11 grudnia Tomasz Gromadzki pojawił się w bardzo ciekawej stylizacji. Wąsy, łysa głowa. Przyznał, że to na cześć Charlesa Bronsona, najsłynniejszego więźnia Wielkiej Brytanii. I to o nim dziś opowiem. Charles Bronson urodził się jako Michael Gordon Peterson w Luton. Jego wujek i ciocia byli burmistrzami tego miasta w latach 60. i 70. XX wieku, zaś jego ciotka wspomina go jako cudownego chłopca, bystrego, utrzymującego dobre kontakty z innymi dziećmi, zawsze łagodnego, uprzejmego i broniącego słabszych. Peterson mieszkał w Luton od 4 roku życia, ale kiedy był nastolatkiem, jego rodzina przeniosła się do Ellesmere Port, gdzie niestety zaczął popadać w pierwsze kłopoty. Mając 13 lat, dołączył do małego gangu zajmującego się drobnymi kradzieżami. W tym czasie zaczął również wagarować. Pierwsza ciekawa historia związana z jego bojowymi osiągnięciami zaczyna się, gdy powrócił do rodzinnego Luton. Zatrudnił się wtedy w sklepie sieci Tesco. Tamtejszy menadżer był dość mało przyjemną osobą, więc Bronson go pobił. Za co został zwolniony z pracy oczywiście, ale myślę, że satysfakcja pozostała. Przeszedł przez szereg miejsc pracy, zatrudniając się w różnych fabrykach. Po tym, jak rozbił kilka zaparkowanych samochodów po kłótni z ojcem swojej dziewczyny, trafił pierwszy raz przed sąd. Po procesie został ukarany grzywną i otrzymał zawieszenie. Pierwszy raz w poważne tarapaty popadł, gdy ukradł ciężarówkę, a następnie ją roztrzaskał o inny samochód. Został zatrzymany w domu swoich rodziców 140 km od miejsca zdarzenia. Kierowca samochodu przeżył kolizję, w wyniku czego Bronson otrzymał jedynie grzywnę oraz ponowne zawieszenie. Po procesie powrócił do drobnych przestępstw i pracy fizycznej. W wieku 19 lat został skazany za udział w napadzie. Wybił szybę w sklepie, zgarnął towar i uciekł. Ponownie otrzymał wyrok w zawieszeniu. Bronson został skazany za napad z bronią w ręku w 1974 roku w wieku 22 lat i wtedy został skazany na 7 lat więzienia. Został wysłany do Walton Gaol i wkrótce znalazł się na bloku karnym po zaatakowaniu dwóch więźniów bez prowokowania. W 1975 roku został przeniesiony do Hull. Odmawiając pracy w warsztacie, zdemolował całe pomieszczenie i wdał się w bójkę z funkcjonariuszem. Dodano mu za to 6 miesięcy wyroku i zaczęto podawać środki uspokajające, a mimo to i tak dość często trafiał do izolatki. W końcu został ponownie przeniesiony za spowodowanie ciężkich uszkodzeń ciała u współwięźnia. Pobił go dzbankiem i to ponoć bez powodu. W latach 1975-77 przebywał w 5 więzieniach, aż podjęto decyzję o przeniesieniu go do Londynu. Został tam przewieziony, przykuty łańcuchami do podłogi furgonetki. Przebywając w izolatce, zaczął trenować, co tylko pozytywnie wpłynęło na jego sprawność fizyczną, a co zarazem było dość sporym problemem dla strażników. W 1976 roku w więzieniu poznał braci Cray, dwóch innych świrów związanych z przestępczym świadkiem Wielkiej Brytanii i z tego względu znowu trzeba było go przenieść. W Wandsworth próbował zrobić podkop. Oczywiście skończył w izolatce. Gdy tylko wyszedł na blok ogólny, dorwał człowieka, który na niego doniósł i go okaleczył, za co został przeniesiony na Isle of Wight. Tam z kolei pobił współwięźnia słojem od dżemu i zaatakował funkcjonariusza. Na podstawie ustawy o zdrowiu psychicznym postanowiono zamknąć go w szpitalu psychiatrycznym. Niezdolny do przystosowania się do przymusowych leków, był cały czas agresywny. Próbował m.in. udusić pedofila Johna White'a. Morderstwu udało się zapobiec w ostatniej chwili. W końcu zajął się sztuką. Otrzymał więcej nagród więziennych niż jakikolwiek inny skazany za swoje wiersze, prozę i rysunki. Choć wydawało się, że Bronson uspokoił się, po krótkiej chwili doszło do kolejnej serii ataków. W samym 1986 roku zwiedził aż 8 więzień.
dniu 3 stycznia 1987 roku został przeniesiony do Gartree, gdzie odbył resztę kary w izolacji. Po zwolnieniu z więzienia pojechał pociągiem do Londynu, kupił pistolet na wodę, zmodyfikował go i użył do zastraszenia nieznajomego, aby zawiózł go do rodzinnego Luton. Przy okazji Bronson wykorzystał swoje umiejętności i rozpoczął karierę w walkach na gołe pięści. 7 stycznia 1988 roku, w 69 dzień wolności, został zatrzymany i aresztowany podczas porannego joggingu. Wrócił do więzienia za obrabowanie jubilera, skąd ukradł pierścionek dla swojej dziewczyny. Jego obrona wyglądała na silną, ponieważ naoczni świadkowie odmówili składania zeznań z obawy przed odwetem. Mimo to udało się znaleźć dowody obciążające Bronsona. Do 1999 roku historie regularnie się powtarzały. Bójki, przeniesienia, morderstwa. W styczniu 1999 roku wziął Phila Danielsona, pracownika edukacyjnego, który zajmował się resocjalizacją więźniów, jako zakładnika, ponieważ ten skrytykował jeden z jego rysunków. Bronson zniszczył całe pomieszczenie więzienne, rozrzucając meble. Zakładnika przetrzymywał przez 44 godziny. Za incydent Bronson otrzymał uznaniową karę dożywocia. Później utworzono specjalny oddział przystosowany właśnie na potrzeby przetrzymywania Bronsona. Dalej nastał kolejny szereg różnych ataków na strażników więziennych. Aktualnie przebywa w więzieniu. Ostatni raz usłyszeliśmy o nim w 2016 roku, gdy sprzedał jedną ze swoich prac, aby zebrać pieniądze na leczenie dziecka z porażeniem mózgowym. W 2009 roku do kin wszedł film Bronson, zaś w tytułową rolę wcielił się Tom Hardy. Kontrowersję wywołała premiera, kiedy nagranie głosu Bronsona zostało odtworzone bez wcześniejszej zgody funkcjonariuszy służby więziennej. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia, Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku Na Osi Czasu. Trzymajcie się. Cześć.